Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hydroneer. Kochani, ja wam coś powiem szczerze. Przeszedłem już czas samouczek, bo byłem ciekawy, co ja tu zrobiłem źle. W ogóle się woda leje. Co zrobiłem źle i dlaczego to nie działa tak, jak działać powinno. No i się dowiedziałem. Że tutaj po prostu nie warto robić tak, jak jest. O, takie cudo. Nie warto robić właśnie tego, bo. No bo nie, bo się nie opłaca. W ogóle podnieść, da się to podnieść. Tu się troszeczkę kamyczki nam porozrzucały. Niestety, ale opłaca się za to robić podajniki. Opłaca się robić podajniki i ja myślę, że te podajniki oczywiście zrobię. Oczywiście ja je zrobię. Tylko tak, ja na początku, skoro my już mamy w tej chwili tyle kamyczków tam rozstawianych, to działa, działa. Myślę, że moglibyśmy bez problemu wejść tutaj. Kurde, nie chciałem tego tak. Weź. Nie tak. Do góry. O tak. I ty już sobie chodzisz. No właśnie. I myślę, że ja sobie powrzucam te kamyczki, o ile to się w ogóle da je wrzucać. Da się je wrzucać. Bo to trochę szkoda, nie? To zawsze szybkie surowce. Powiedziałbym, że nawet bardzo szybkie, tylko tam spadają do dziurki trochę. Ale to weźmiemy w razie czego. Nasz garnuszek i sobie to pozbieramy bez problemu. I tak, wiem, że zostawiłem mapę. Wiem już, gdzie zostawiłem mapę. Wrócimy się po nią oczywiście później. Ale nie jest nam jakoś super potrzebna. Kurde, ile tych surowców tu będzie. Pięknie. Pięknie. Ja się wcale nie dziwię, że potem można fajną kasę sobie tutaj zarabiać. Ale się nie dziwię. Patrzcie, ile tego jest. Ja pierdziu. W tej chwili nam się zwróciło to wszystko chyba. No już nam się w tej chwili fajnie zwróciło. I bardzo mi naprawdę przypomina ta gra Factorio, gdzie na początku, wiecie, to wszystko ręcznie robimy i tak dalej, a potem cała ta automatyka. Jak wchodzi, to po prostu potem już lecimy nie w jednostkach, tylko już w tysiącach praktycznie. No i trochę tego jest, myślę, że możemy sobie jeszcze w razie czego. Znaczy, jak to teraz zrobię w ten sposób? Działa w ten sposób. Świetnie. Dobrze, że to działa. Bierzemy sobie nasz garnuszek. No i no teraz niestety musimy to pozbierać. Ale naprawdę tego będzie sporo. Więc no w sumie możecie tą serię traktować jako taką pogadankę. No bo nie oszukujmy się, że tutaj wiele rzeczy ambitnych i super takich, wiecie, fascynujących, no nie będzie. Nie ma co się oszukiwać. A właśnie bardziej chciałbym, żebyście traktowali tą grę jako taka interakcja większa ze mną. Może sobie porozmawiamy o jakichś nowych seriach, które niedługo będą. Tak jak na przykład Superliminal, o którym już mówiłem w trzecim filmie. Ukończyliśmy Mind Scanners, teraz czekamy na Papers, Please, które również zamierzam ograć. Więc się nie martwcie. Może jakieś nawet visual novelki, jeżeli byście chcieli. Jeżeli lubicie tego typu rzeczy. I właśnie, kochani, również mam do was takie pytanko, bo wiem, że w sumie no ja nie jestem jakimś tam dużym twórcą, ale może wiele osób z was chciałoby mi na przykład pomóc w tworzeniu tych filmów i nie wiem, nie mówię tutaj o kwestii finansowej, jeżeli chodzi o pomoc, bo wiadomo, że no dużo osób tutaj jest niepełnoletnich, które mnie oglądają. A też nie chcę od was wyciągać pieniędzy, bo normalnie sobie tam pracuję zawodowo i tak dalej. No mówię, tak naprawdę to nagrywanie to jest bardziej takie hobbystyczne.
w moim mniemaniu. Więc jeżeli tam chcecie sobie coś mnie zdotować, to oczywiście jak najbardziej, nie będę oszukiwał, że nie, ale nie jest to konieczne. I może niektóre osoby z was chciały na przykład mnie wesprzeć pod tym względem, że mogłyby mi pomóc w tłumaczeniu filmów. Moglibyśmy zrobić jakąś taką właśnie ekipę, która pomagałaby mi tłumaczyć filmy dla was. Oczywiście jakoś bym się odwdzięczał tym osobom, nie wiem, w kwestii na przykład gier czy coś. Myślę, że taka obopólna nagroda byłaby spoko. Czy my to będziemy mogli podnieść? Nie. Amstwo. Dobra, to na razie wyciągnijmy, bo to sobie tak chodzi bez żadnej przyczyny. No też trochę szkoda. O Jezu, ile tam jest surowcy. Wiesz, my jak tam wyjdziemy, to już nie wyjdziemy. No i jak ja to teraz zrobię? Help me. Wiesz, ja nie mogę nawet stąd wyjść, a co dopiero... To dopiero mówić o 5 tamtych surowcy, nie? O, dobra, wylazłem. Tutaj trzeba zrobić większy taki skos. Gdzie jest moja łopata? Tu jest moja łopata. Tu trzeba zrobić większy skosik, bo ja się zaraz zabiję tu. Ewentualnie zestakuję. I będzie problem. I będzie problemik. Więc tak, jeżeli byście byli chętni w tłumaczeniu serii, oczywiście wtedy byśmy więcej tych serii robili. Znaczy bardziej takich, wiecie, angielskojęzycznych. Nie byłoby już to wtedy większym problemem dla nas. Ale to już zależy od was, moi drodzy. To już zależy od was. Nie namawiam, proponuję. O, tu jest dobra miejscówka. Kurde, nie chciałem tego. No i po miejscówce. Nie. O, dobra. Ruda złota. No co ci nie idzie? Zbieramy te rzeczorki. Oby tylko znów nie złapać ziemi na przykład. Nie rzucaj złotem, przyjacielu. To je zbieraj. Również jeżeli chcielibyście na przykład zagrać ze mną. W ogóle teraz mi się troszeczkę ekipa posypała do koopów. Nikt nie ma czasu. Więc pomyślałem sobie również, że może niektórzy z widzów chcieliby na przykład zagrać ze mną coś w koopie. Również zapraszam was na Discorda. W razie czego, jeżeli chcielibyście sobie w coś zagrać ze mną tutaj. Ewentualnie może twórcy też, którzy teraz oglądają, chcieliby sobie zrobić jakiegoś crossplaya. Również was zapraszam. Kontakt w Discordzie, czy na Discordzie. Można śmiało pisać, zawsze odpisuję każdemu. Bez względu na propozycje. Ciężko będzie to powyciągać wszystko. Tu jeszcze nawet te klejnoty z energii. Nie chciałem tego. Dobra. Ops. Wiecie, dziękujemy. Kurde, ile to jest surki, ile to będzie kasy. Ile tu będzie kasiutki. To tylko my wiemy. To jest chyba jednak za wysoko. No nie, znów. Kurde faja. O, dobra, razem. Trzeba to jeszcze chyba delikatnie pogłębić. Ale to się nie dokopać już. A łopatę sobie zostawmy tutaj, bo jakby nie patrzeć, będzie bliżej w razie czego wyciągnąć, jakbyśmy się zablokowali. No nie. Jakie to jest irytujące.
Jakie to jest irytujące. Tak chciałem właśnie. Tak właśnie chciałem. No i właśnie, moi drodzy, też jeżeli chodzi o moje zdrówko, jest coraz lepiej. Jest już coraz lepiej. Ściągnęli mi szwy. To prawda troszeczkę jeszcze ciągnie, no bo to po zdjęciu szwów niestety jest jeszcze rana. Ale już jest znacznie, znacznie lepiej. Już nawet troszeczkę na VR-ze sobie skaczę, żeby te mięśnie wszystkie rozruszać, bo się zasiedziałem przez te 3 tygodnie. Od początku lipca wracam już sobie normalnie do pracy. Powiem wam, że ja jestem osobą, która z chęcią chodzi na 4, jeżeli jestem chory. Nie lubię czegoś takiego jak właśnie chodzenie do pracy chorym. Wiem, że niektórzy pracodawcy no, negują takie rzeczy. Aczkolwiek, no, wiecie, przychodząc z chorym do szkoły czy do pracy, tak naprawdę szkodzicie nie tylko sobie, ale szkodzicie też innym. I jest to moim zdaniem strasznie egoistyczne, jak ktoś przychodzi do pracy chory i potem powoduje taki łańcuch właśnie zarażeń. Dlatego no ja zazwyczaj bez problemu chodzę na te zwolnienia. Zresztą u mnie to szefostwo jest dosyć takie, no spoko, że to rozumie. Ale naprawdę, jak ja zazwyczaj nie miałem problemu z L4, tak teraz mam już ochotę wrócić do pracy, mimo iż człowiek nieraz sobie tak myślał, kurczę, posiedziałby sobie te 2-3 tygodnie i odpoczął, nie wiem, pograł coś i tak dalej, ale powiem wam, że ja osobiście nie mam w co grać. Tak naprawdę ja jedynie gram teraz z Deviko w Fortnite'a, tak, wiem, dla niektórych z was to może być szok, że Shiro gra w Fortnite'a, ale naprawdę jakoś ta gra bez budowania mnie też wciągnęła, ale o tym powiem później. To dodatkowo właśnie oprócz tych serii, które nagrywamy w tej chwili, to Shiro nic nie gra. Shiro nic nie gra. Dla mnie to też jest dziwne. Dla mnie to też jest dziwne. Dobra, to złotko sobie powsadzamy teraz. Podzielamy wszystkie surowce. Bierzemy tylko i wyłącznie złoto. Zobaczymy, ile kilogramów udało nam się tym razem wydobyć. Na razie nie kupujemy sobie nic za punkty gildii, więc nie mam zamiaru też questów robić, bo te questy, z tego co widzę, są tylko i wyłącznie właśnie od tych punktów gildii. Nie dla nas, przynajmniej na razie. Jak potem będzie automatyka, to już sobie pomyślimy na ten temat. Dodajemy wszystko za kasiutkę. A zobaczcie, że tylko nam się tak naprawdę to złoto pozbierało, żadnych tych lepszych surowców. No, trochę kryształów widzę, lśniących, trochę również rubinów. Maragdów, ale nic więcej. Tak bida trochę, bida. To prawda, no to było na powierzchni robione, więc też nie ma co się dziwić, ale... No ale bidnie. Ale bidnie. Kurczę, ile tego jest. Ile tego jest. Złoto, złoto. Nie no, sporawo, sporawo. Będzie dużo kasiutki z tego. W sumie nie był to głupi pomysł właśnie użyć tego w ten sposób. Musimy sobie naprawić również ten sprzęt do wydobywania. Musimy sobie kupić podajniki i zrobić pełną automatyzację. Najlepiej z automatycznym piecem, jeżeli się da. Chciałbym to zobaczył. I tak, tu jest szmaragd, tu jest rubin. Szmaragd, dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze pamiętałem. Zielone to szmaragdy. Kilka kamyczków, jeżeli chodzi o zasilanie. Tu kolejne kamienie szlachetne. Tutaj widzę jeszcze... To się nazywa nie szmaragd, rubin. Boże, wiem. Nie rabin. Nie pamiętam. Szafir, o! Oczy szafirowe, tak. To jest ruda żelaza. Wyglądało inaczej. Dobra, i to złoto teraz wsadzamy sobie do pieca. Do pieca. Możemy sobie tą wagę położyć. I o czym ja tam mówiłem? A, o tym, że z chęcią bym wrócił do pracy, bo nie mam w co grać. No właśnie, no i tylko teraz tak naprawdę ten Fortnite z Deviko leci. To naprawdę ja zazwyczaj, no ja nie jestem raczej dobry w shooterach. Nigdy nie oczekiwałem, że jest inaczej.
540, no ładnie, 32 kilo, sztabka, fajnie. Fajniuśko. Fajniusieńko. Teraz sobie żelazo również tu włożymy. Czy tu, jakie tutaj były rzeczy? Można zrobić na przykład naszyjnik ze złota, żelaza i z jakiegoś kryształu. O, to nie byłoby głupie, to nie byłoby głupie. Połączymy sobie te wszystkie sztabki, zobaczymy ile to wyjdzie. Ja sobie zapiszę mniej więcej liczbę, która powinna wyjść, bo waga jest świetna pod względem wyceny tych przedmiotów. I zobaczymy, co możemy z tego zrobić. I ile wyjdzie, jaki wynik. Dużo żelaza. Mam nadzieję, że gra mnie nie oszuka, nie wydyma w ten sposób, że zrobimy mieszanie surowców typu złoto i żelazo już na produkcie końcowym i że nam tylko policzy jako żelazo, no bo to by było naprawdę słabe. To by było naprawdę słabe. No kurczę, faja. Sporo tego. Sporo. Naprawdę jestem zadowolony z wyniku, jaki udało nam się osiągnąć w tym miejscu. Tak, musimy figiel ściągnąć. Weź to. I teraz sypujemy. Wow, ładnie. Grzej się. No tu jest mniejsza sztabka, to już widać. To już widać. 330. Pusta sztaba. To już jest 970. I teraz jeszcze najdroższy kamień, który tutaj nam się uda zrobić. To jest za 9, bo tylko ma niecałe pół kilo. Dobrze rozumiem. 15. Osiem, no to nie są za drogie do rzeczy. Szafir 8, czyli wychodzi na to, że idzie szmaragd, który jest za 15. I łącznie wszystko powinno wyjść, moi drodzy, 985 na surowo. Na surowo. Dobra, włóżmy sobie ten tygiel, włóżmy sobie te dwie sztabki. 985, ja sobie zapiszę, przepraszam, że nie ma dźwięku, ale ja sobie zapisuję to na Discordzie. Zapisuję sobie to na Discordzie, wiem, że to głupie, ale działa. Teraz będą krzyczeć, co ja tak długo piszę na tym Discordzie. A to tylko sobie Shira zapisuje informacje. Dobra, jedna sztabka, druga sztabka, żeby nam to szybko nie ostygło. 985 tam było. Ile to teraz jest warte? 1182. No jest lepiej. Jest lepiej. I to można sprzedawać. To można sprzedawać. Więc tak. Lecimy teraz z całym tym barakłem do jubilera. Sprawdzimy sobie przy okazji jeszcze po prawej stronie. Tam jest ta giełda. Być może uda nam się sprzedać jeszcze więcej. I zobaczymy, ile nam to wyjdzie. Tu jest to 1185, tak? 182, przepraszam. Im bardziej bursztyn, tym jest więcej warte. No nie, tam mamy jedno bursztynce bardzo i jest nic nie warte. Demont? A, to już... dobra, już to spadek, okej. Okay. Tapka 98,3. Tego nie chcę kupić, dobra. Nie chcę kupić, to nie. Dajemy to u jubilera, zyskujemy 1000. Kurczę, aha, to nie dance. 1182. No nie, no spożywka, jakby nie patrzeć. Pyk, kasiuty. No, i teraz tutaj mamy kasy, mamy normalnie garnek złota. Mamy garnek złota. I czy my możemy sobie coś tutaj dokupić, bo... Musimy na pewno jedną maszynę naprawić. Tutaj można było tylko jedną maszynę kupić.
już tego kupić nie możemy. Możemy kupić torbę narzędzi za 220. Naprawia szkodzone wiertłaż, wiarki i filtry, przyznając im pełną sprawność wielokrotnego użytku. No właśnie. Za 220 to za 53 można naprawić jednorazowo. Więc na pewno sobie to kupimy. Tomas, ty to spierdzielaj. Pytania. Czy tutaj mamy dostępne? Nie mamy dostępnych chyba. Dom górniczy, ale nie mamy dostępnych niestety. Sortownik ręczny? Typ zasoby do sortera, aby wydzielić się według typu zasobów, który znajduje się na tacy. Kurde, korci, żeby zobaczyć, co to jest. Bo troszeczkę wygląda jak taki ręczny sortownik. Ręczny sortownik, który tam mamy. TNT. Są rurki różne. Kolanko skutego żelaza. Widziałem, że to kolanko również da się inaczej stawiać. Tak w dół. To są formy odlewnicze. No, nie ma tutaj nic ciekawego. Jedyne co to mówię, ten sortownik bym zobaczył i stojak na narzędzia, który również się może przydać. Tutaj tempa łopata. Wszystko jest pierwszego poziomu. Jest również piła. Sztabki metalu na pół. To nas nie interesuje. Mapa jest mi niepotrzebna. Wiem, gdzie jest moja mapa, spokojnie. Doskonale wiem, gdzie jest moja mapa. Dodatkowo powiem wam szczerze, że ja chyba wezmę ten garniec złota i kupię maszynę do jeżdżenia. Mamy tutaj sporo, jakby nie patrzeć, do latania, a jeżeli będziemy chcieli kupować te podnośniki, niepodnośniki, no to niestety będziemy mieć troszeczkę trasy do przejścia. A wiadomo, że na piechotkę jest dosyć ciężko chodzić, więc zróbmy sobie odcinek znów z wycieczką krajoznawczą. Tutaj nie idziemy, musimy przejść tam i tam. Ja już tą mapę tak naprawdę troszeczkę kojarzę. Więc nie boli mnie nawet chodzenie bez mapy. Myślę, że również przydałoby się zmienić okolice. Ale to może jeszcze nie w tym odcinku. Już jak będziemy mieć jakieś maszyny do jeżdżenia, dopiero może wtedy. Idziemy. Wiem, że tutaj na wprost i po prawo właśnie sprzedawali maszyny do jeżdżenia. Maszyny takie, wiecie, nie są maszyny, no pojazdy, nie maszyny. Jurek zwykle się musiał zastanowić, co chce powiedzieć. W ogóle za 15-19 robię maraton odcinków, bo nie będę mógł nagrywać odcinków w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek. Będę dosyć mocno zajęty. Ale chcę, żebyście mieli odcinki codziennie. To też jest demant. Niestety, obniżka. Dlatego robię sobie zapasik lekki. Direct Query. Ewentualnie Bleachpour. Mildews Aquifer. Fajnie. I tak, tutaj było to przejście po prawej stronie i tu właśnie były chyba te maszyny, z tego co pamiętam. No, wracając do tematu. Robię sobie zapasik. Jest za 15.20 w sumie już nawet. A ja jeszcze piję kawę. W ogóle na tym zwolnieniu to ja śpię tyle, że ojej, naprawdę aż za dużo. Ja ogólnie uwielbiam spać. Hydrokład, szybki czterokowiec, który może przewozić ograniczoną liczbę przedmiotów tankowany z zbiornika na wodę. Zbiornik na wodę. Hydrowalec, wolno poruszający się pojazd użytkowy do wyrównywania terenu. Fajne. Hydrociężarówka MK2 służy do nieco szybszego przenoszenia rzeczy na całym świecie, tankowany ze zbiornika na wodę. Hydrociężarówka MK2 służy do nieco szybszego przenoszenia rzeczy na całym świecie, ale to chyba to samo, tak? Hydrociężarówka MK2, to w innym kolorze. I to tak samo. To jest MK1. A jaki sposób jest przenoszenie rzeczy? Aha, w ten sposób. 550. Ograniczoną liczbę przedmiotów, ale gdzie? Tu? To jest jego bagażnik? 680. No moglibyśmy sobie, no ale to dużo kasy nam zajmie, kurde. Czterokołowiec czy zwykły MK1 ciężarówka?
Czterokołowiec. Może będę żałował. A może nie. Mamy. Co? 500. Co? 502? A, ja miałem tylko 1000 parę. Dobra, nieważne. Nawet by mi nie było stać na ten MK2. Dobra. Tu mamy. Rozumiem, że tutaj możemy sobie to położyć, tak? I Z się wsiadało? Czemu nie mogę wsiąść? Z klikam, nic. Ustawienia, wejdźmy, zobaczmy. Wejdźmy, zobaczmy. Otwórz wiki, to nie. Obróć do tyłu też nie. Wjazd, wyjazd z pojazdu. To jest Z czy to jest dwójka? Kuk wie, co to było. Nie wiadomo, co to było. No właśnie. Wow. No i mamy pojazd. Mamy pojazd. Wow, jakie to jest świetne. Właśnie. I teraz tak. Bo ja tutaj zostawiłem troszeczkę... Dobre. Kabum. Jak w Fortnite. Do wody. Świetne. Ja zostawiłem tutaj mapę gdzieś. Zatem będę wchodził i wychodził. Ale gdzie ją zostawiłem, nie mam pojęcia. Gdzieś tu chyba przy sklepie. Może i nie? Co to jest? Jubiler. Sklep spożywczy. Tu wejść nie wejdziemy. To było tu chyba. Tutaj pamiętam, że łaziłem. No gdzie się zostawiłem? Pamiętam. Czy widziałem to na filmie po prostu, jak... Jak ją zostawiłem, jest nasza mapa. To jest nasza mapa. Mamy ją, mamy. Tą mapkę sobie oczywiście weźmiemy. Zatem nie spadnie. Nie spadnie na szczęście. Czy my tutaj mamy jakiś sklepik właśnie z tym... Robisz na pasę do klejnotów. Pracuję operowane klejnoty, tylko jeden typ naraz. Uruchom logiką. Aha, czyli 01. Nielogiczna. To kupić i to kupić. Kapuję. Sortownik ręczny. Jest po 220. Magnes na patyku, młotek budowlany, magnes na patyku, to było dalej to samo. Ale ja nie widzę tutaj tych naszych lejek. Mogę kierować wykopane złożone na środek. Piec. Przy tobie są rodki oraz sztabki. Tygiel. Mały piec. Tu są rury, tylko i wyłącznie. Filtry wody, ale to nie tutaj możemy kupić. Co tu jest? Wiem, że może coś sobie możemy wziąć, ale niestety nie. Dziwne to. Dobra, ale szukamy dalej naszego sklepikarza, który sprzedaje... Tu byliśmy? Tak, tu byliśmy. Który sprzedaje... Wejdźmy sobie do samochodu. Który sprzedaje właśnie te podajniki. Nie tu. Tu byliśmy. Tu są te rzeczy takie, wiecie, epickie. Tu są te podajniki, po 220, drogie. Hak łącznika zaczepia się na przenośnikach taśmowych, umożliwia otworzenie skrzyżowań między taśmami. Wow. Dobra, ale to jest po 220, to nie jest drogie. To nie jest drogie, a można by było to zrobić. Jeżeli tam to mamy też na wodę... To możemy to zrobić w sposób taki, że to idzie w bok, albo do góry, albo nie, w bok, do góry. Czekajcie, bo myślę. Shiro używa teraz mózgu i wyobraźni, wiecie? Ja teraz zamykam oczy i wyobrażam sobie, jak to idzie. Czyli tak, w bok, do góry. Bok do góry i tyle. I się skończyła moja wyobraźnia. Ile mamy w ogóle kasy tutaj? 502, czyli możemy sobie kupić dwa przenośniki. Dwie taśmy. Niedużo. Ale tak, chciałbym na pewno jedną taką. O, tu nawet nie kupimy sobie za dużą. 325? 502.
Chodź przez samochód. Boże. Nie mogę. Upotrzebowalibyśmy jednej takiej i... Aha, saving. Peter Converter Raidson zaczepia się do rur. Przemieszcza zasoby. Prędkość taśmy. Ale co to jest? Oto, cóż to jest? Jakiś rozdzielacz chyba. Lewy przenośnik. A ja bym chciał jedno na pewno takie za 220 i takie, to wyjdzie za dużo. No cóż, no nie stać nas na to. Możemy sobie kupić jeden taki przenośnik, który nam w teorii nic na razie nie da niestety. I jadłokasę nawet bym sobie tutaj zostawił, bo no i takiej nic z nią nie zrobię. Nic z nią nie zrobię, więc why not? Aha, i rozumiem, że tego sobie nie przeniesiemy. O, udało się. Udało się. Dobra. To też się udało. Jeszcze, żeby to się udało i będzie elegancko. No, weź tam, stań. No wiesz ty co, ty świnio jedna. O, udało się. Może tą kasę jednak wezmę. Może tą kasę jednak wezmę. Skoro już tu jestem. Naprawimy maszynę przynajmniej. Dobra, i wracamy. Mam wszystko co chciałem. Widzę, że tam wody już troszeczkę brakuje. No ale jeżeli chodzi o podróże teraz, to nie ma porównania. Żeby teraz Shiro się jeszcze nie zgubił. To by było fajnie. Ja się kurwa zgubiłem. To chyba tędy było. I chyba tu. Tak, tędy. Pamiętam już, dobra. I ten kład nie był głupią inwestycją, no ale widać, że dużo surowcy, czy surowcy jak surowcy, ale dużo sprzętu sobie nim nie nawozimy. Więc tak czy inaczej będzie trzeba kupić ciężarówkę. Chociaż to tak fajnie szybko jeździ. Wow! Ale gleba. Ale gleba. Juhu! Ład jak marzenie. Dobra. Mapa odzyskana. Mamy, kochani, naszą mapę. Mamy naszą mapę. Czy ja ją mogę postawić? Nie mogę jej postawić. Pierdolnik tu jest taki, że o matko. Że o matko. I tak. Myślę, że możemy znów postawić sobie tą wodę tutaj. Możemy postawić, czy nie możemy jej postawić? Gro, proszę. Możesz? Możesz. I doskacze jak porąbany. O. Psa. Ja w ogóle mógłbym wziąć łopatę. Nie mógłbym wziąć łopaty. Powiem więcej, spierdzieliłem chyba coś. Tak, spierdzieliłem. Myślałem, że da się tak, wiecie, fajnie to rozkopywać wszystko, ale niestety się nie da. Niestety się nie da. Więc dużo ja tu już nie porobię. No. To tak nie idzie. To tak nie idzie. Dobra. To na razie odstawmy sobie. To trzeba naprawić. Czy mamy tą lupę? Mamy tą lupę. Jak tam to wygląda? 0%, 83%. Więc ja bym sobie z przyjemnością skoczył. Skoczyłbym sobie. To jest tu. Przedałbym te rubiny i resztę barachła. Przedałbym to i może by nas już było stać. To jest złoto? Ruda złota. To sobie tam standardowo zadziała. Tu już więcej nic nie ma.
No i co? I teraz Shiro nie wyjdzie. Wyjdzie. To się jeszcze nie przytopiło, naprawdę? Dziwne. To było mega dziwne. Tu było jeszcze chyba... O właśnie, jedno żelazo. Dawaj, przytapiecie. Ja wylałem. Tak, ale... Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Gdzie ta kasa stąd jest? Ja ją zgubiłem. Zapewne. No nie, tutaj leży. Dobra, 179. Może nas będzie stać. Może nas będzie stać. Zobaczymy. Zobaczymy. I jeżeli będzie teraz sztabka, jakakolwiek na tej licytacji, zobaczymy, jaka jest przebitka. To może nie warto. Może nie warto w ogóle sprzedawać tutaj do jubilera te sztabki, tylko może właśnie tutaj. I tak, ta sztabka za 4 tutaj. A jubiler, u jubilera jest za... też za 4. To lipa. Może takiej małej ilości się nie opłaca tego sprzedawać. Może więcej, tym lepiej. Jeżeli chodzi o licytację. O giełdę, nie licytację. Po 35, mało. Nie wiem, czy nas będzie stać na cokolwiek. 214. To malutka. Spodziewałem się przynajmniej troszkę więcej, ale widzę, że nie. Widzę, że nie. To nic nie kupimy. Oj, patrzcie, tym też mogliśmy jeździć normalnie. No to po co ja kupowałem tamto? Bez sensu. Nie wiedziałem, że mam już to. Jeśli nas 220, brakuje nam 6. Dobra, no. Wielokrotnego użytku. Ciekawe, jak wielokrotnego użytku. Kupmy ten jeden klucz. Niech stracę. Ja to rozumiem, że to jest nasze. Rozumiem, że to jest nasze. Hydrociężarówka. I to jest jeszcze szybsze chyba od tego. Co jest do cholery? Czemu my dostaliśmy taki sprzęt? Jakim cudem? Wiertło. Pyk, pyk, zrobione. Ile ma? 100%. Pięknie. Są te nasze błyskotki. No i tu faktycznie wejdzie więcej. Tu wejdzie więcej, bez porównania. Bez porównania. Dobra, robimy to tak. Na razie rury ściągamy. Rurki ściągamy. Wiertło. Wiertło możemy sobie postawić gdzieś tu. Może być tu, może być tu. Standardowo musimy sobie to przenosić. Wiecie co? Wiem, że to jest głupie, co robię, ale... Ja bym sobie chciał to w ogóle poprzestawić wszystko. A przynajmniej gdzieś tu. By było trochę prościej przynajmniej. Tyk. Kolejna rurka. Elegancko. Lecimy tu. Ty, ale weź ty się wyłącz na razie. Weź ty się wyłącz na razie. I teraz tak. Chcemy zrobić to. Nie możemy tego zrobić w ten sposób. Bo. Bo. Czekajcie, to ja coś pomyliłem się. Ja się coś pomyliłem. Coś się pomyliłem. Tutaj tego postawić nie można, bo nie ma chyba podestu. Teraz zrobimy ten podest.
Dobrze kopię? Niedobrze kopię. O, za ciemno. Kręci mi się w głowie. Albo i nie. Albo i tak. Da się już to postawić świetnie. Opa. Tu jest rurka w ten sposób zrobiona i tu już możemy sobie to podłączyć w ten sposób. Tu musimy zrobić rozdziałkę. Więc zrobimy to tak. Rozciągniemy. To włożymy. Ej, może nawet to, co zrobiłem, nie było takie głupie. Ale będziemy potrzebować jednej jeszcze okrągłej rurki. Jedna okrągła rura. Wydamy okrągłą. Gdzie jest ten podnośnik? Podnośnik jest tu. Tu jest. Jeszcze jedną rozdzielczą będziemy potrzebować. Innej opcji nie widzę. Jeżeli chcemy zrobić to tu. To tak, teraz mi się to nie podoba w ten sposób. Czemu ja tego nie mogę zrobić tak, jak chcę? Co ci tu przeszkadza? Bo widzę, że coś tutaj przeszkadza. No i teraz spróbujmy. A, bo to musi być na rurze zrobione. Dobra, kapuję. Czyli tak. Jedna okrągła rurka i jeszcze jedna taka... Jedna taka, wiecie... Taka inaka. Taka inaka. Skasa. 161. Jest. Zobaczymy, czy nas w ogóle stać. Wow. Że to nie może być na E. Wsiadanie i wysiadanie. O, tu jeszcze jakieś reszty zostały. Dobra, i tak. Weź to. Potrzebuję rurki jednej okrągłej do 25, aby nas stać miał. Jedna rurka okrągła i jedna narożnikowa. 53. Na samochód to... No jeszcze sporo zostało. Może byśmy coś kupili, na przykład ten sortownik za 165, chociaż nie mamy, no nie, mamy 165. No właśnie, zobaczmy, co to jest ten sortownik. Zobaczmy, co to jest za sortownik. Testujemy dzisiaj różne rzeczorki. Możliwe, że nawet na automatykę już pójdziemy. Byłoby bardzo miło. Jak mi się wydaje, czy... Nie, dobra, myślałem, że mi znikło. Pięknie, wracamy. Op. Naprawdę, ta ciężarówka jest znacznie szybsza. Żałuję troszeczkę, że wydałem tyle kasy. Niepotrzebnie. I tak, jedna rureczka okrągła idzie tu. Delikatnie widzę, że jest problem z tym. Nie da się tego wyłączyć, szkoda. Jedna rurka musi iść tu jeszcze. Jedna rurka. Gdzie tu? Gdzie tutaj? Ops. Będzie to w ten sposób. I tu możemy jeszcze zrobić to tak, że damy tutaj rurkę, damy tutaj rurkę, damy tutaj rureczkę i mamy przecież jeszcze jeden cyngiel, tylko nie wiem, gdzie on jest, tu jest ten cyngiel. Tam to nie kapało.
Nakręcamy. No i mamy to. Moi drodzy, to by było na tyle. Zobaczymy, czy to działa już w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś propozycje co do naszych kreacji, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Deodas Shira. Hej, hej!